Cześć, z tej strony Goofy1999 i witam Was już w kolejnym odcinku z serii Recenzje odcinków SpongeBoba. Dzisiaj będziemy recenzować dwa ostatnie odcinki SpongeBoba, które premierę miały w 2003 roku, czyli Drugie życie kraba i Miałem wypadek. No to zaczynamy. Odcinek Drugie życie kraba w orgi na LeBron Egan Krabs to 29 odcinek sezonu trzeciego oraz 109 ogółem. W tym odcinku tłusty krab się zamyka, a SpongeBob znajduje zepsutego burgera, przez co krab postanawia udowodnić, że zepsuty burger wciąż nadaje się do jedzenia i trafia do szpitala z zatruciem pokarmowym i się okazuje, że umrze. Przychodzi latający Holender, mówi mu, że da mu drugie życie i dał mu drugie życie, przez co stał się i miał swoją drugą młodość. Odcinek ten prezentuje się wyraźnie dobrze, bo ten odcinek może lubić albo nie lubić, obojętnie. Ten odcinek może być lubiany lub nielubiany. No dobrze. Lubię odcinek, bo jest wiele zabawnych dowcipów, jak na przykład ta scena z karetką, kiedy pan krab zauważył, że jedzie karetka, była śmieszną sceną. I później pan krab zjadł zepsutego burgera. Nawet Skalmar wezwał również pana kraba do sprzedania duszy SpongeBoba za 62 centy, mimo że go nienawidzi. Na minus. Na minus na przykład nie jest punktem zwrotowym pana kraba, ponieważ zachowuje się jak palant samolubny, jaki zrobił w późniejszych odcinkach. Scena, w której sprzedaje SpongeBoba za 62 centy, był prawdopodobnie obok sceny z Jestem Gupolem, kiedy Patryk ma ubraną czarną koszulkę z napisem I with dummy z czerwoną strzałką zwróconą w prawo i myśli, że SpongeBob jest głupkiem. No jest to również najgorszą sceną z R przed pierwszym filmem. Innym powodem jest to, że wydaje się tak krótkie jak na 11-minutowy odcinek, że kiedy go oglądasz, możesz pomyśleć, że jest krótki. Nawet zmusza te SpongeBoba do sprzedawania tego zepsutego burgera, który leżał pod grillem. Dobrze, tak więc odcinek nie prezentuje się aż tak dobrze jak jego siostrzany odcinek. Dobra. Okej. Okay. A teraz recenzujemy odcinek Miałem wypadek. Odcinek Miałem wypadek. W oryginale I had an accident. To 30 odcinek sezonu trzeciego oraz 110 odcinek ogółem. W tym odcinku SpongeBob z Sandy i Patrykiem wybiera się na piaszczystą górę, przez co ulega poważnemu wypadkowi na sankach. Przez co postanawia w domu się ukryć, żeby nie wyjść tu nigdy raz na zawsze. Ale kiedy Gor przychodzi, żeby po prostu, który po prostu wyrzuca, no chyba takim workiem Sandy i Patryka, SpongeBob musi jedynie tylko ich uratować. Odcinek jest o wiele lepszy niż jego siostrzany odcinek, ponieważ jest tu więcej śmiesznych momentów. Najbardziej lubiłem na przykład scenę, gdzie SpongeBob ląduje na ziemię i jeszcze też łamie tyłek. No dobrze. Lubię jeszcze też scenę z tym gorylem, który atakuje Patryka i Sandy.
i jest to zabawne. O, jeszcze lubię również tą piosenkę, która była w tym odcinku. Jedna z moich ulubionych piosenek w tym odcinku. Zakończenie było też dobre, mimo że było dziwne. No dobrze, ale na minus. Przecież SpongeBob składa, jest serialem animowanym składającym się z wielu dziwnych momentów, humoru dla dorosłych, slapsticku, głupoty oraz szalonej komedii, ale ten odcinek naprawdę wygrywa. Nawet zakończenie jest po prostu zbyt dziwne, mimo że jest dobre. Ponieważ kiedy SpongeBob w końcu wychodzi na zewnątrz, goryl na żywo ubrany w kostium Patryka pojawia się znikąd i rozdziela go na pół. I obchodzi zebrą o imieniu George. Nawet rodzina aktorska, która ogląda ten odcinek, wyłączyła telewizor w zamieszaniu, obrzydzeniu. Nawet scena z gorylem na żywo była, no, niesławna. Odcinku za spodobowanie ta trumny lub koszmarów wśród dzieci, które widziały tą postać. Dlatego ten ale odcinek jest dobry. Pomimo tego, że goryl no może być trochę straszny i zakończenie może być dziwne, odcinek podoba mi się. Te odcinki w amerykańską premierę miały 4 października 2003 roku. A teraz żegnam się z wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!